Dzień dobry, tu galeria plakatu old24.com Przeglądamy się jednemu z najrzadszych i najbardziej wartościowych ważnych plakatów polskich to plakat Bronisława Zelka do filmu Ptaki Alfreda Hitchcocka Oczywiście mamy tutaj do czynienia z oryginałem to pierwodruk z roku 1965 ta literka E13 E to świadczy o tym, że ten plakat został zaaprobowany przez cenzurę w roku 1965. Trzynastka to numer cenzora, który zaaprobował ten projekt. Przyglądamy się oryginałowi. To plakat w formacie A1 około 84 na 58 9 cm. Stan oceniam na dobry plus. Jest bardzo ładnie zachowany. Piękny egzemplarz. Natomiast widzimy, że został podklejony dla zabezpieczenia z tyłu taśmą. Nie był to filmoplast, przez co, jak patrzymy sobie na brzegi, to delikatnie widać, że coś z spod, spodem jest e, podklejone. E, może was dziwić ta brązowość. Ten plakat oryginalnie był biały. Natomiast akurat e, każdy egzemplarz tego plakatu, jaki widziałem, był zbrązowiały. To wynika z użytego papieru o dużej kwasowości. I taki plakat z, przy kontakcie z powietrzem, ze słońcem, po prostu mocno brązowieje. Ten egzemplarz, czy w ogóle ten plakat tak ma? Stan oceniam jeszcze raz na dobry plus, z uwagi na składanie przez środek tak samo to składanie tutaj delikatne darcia jakie powstały. Natomiast dzięki tej taśmie z tyłu, to ten plakat w ogóle wygląda tak ładnie. Bo z jednej strony ta taśma ma wpływ na to, że widzimy tutaj takie delikatne zbrązowienie na Bokach, ale z drugiej strony, gdyby nie da taśma, to nie wydaje mi się, aby został w takim pięknym stanie, bo byłoby dużo nadarć wynikających z używania tego plakatu. Jak za chwilę z tyłu zobaczymy, prawdopodobnie był używany na jakiejś wystawie, bo zobaczymy pod tą taśmą ślady kleju. Piękny egzemplarz, pierwodruk, ptaki, jeden z najważniejszych, dostępny w, praktycznie w każdym opracowaniu o polskim plakacie. O tym plakacie się pisze: Bronisław Zelek. Ptaki Hiczkoka. A za chwilę przyjrzymy się tyłowi tego genialnego i poszukiwanego, ekstremalnie rzadkiego plakatu. No i przyglądamy się tyłowi plakatu, ptaki zaprojektowanemu przez Bronisława Zelka. To, co na początku powiedziałem, to widzimy właśnie z tyłu ślady zabezpieczenia plakatu. Niestety nie filmoplastem, ale po prostu taśmą, co delikatnie jest widoczne na w plakatu, ale egzemplarz widzimy e, bardzo dobrze zachowany, też dzięki tej taśmie nie ma naddarć był składany na pół wystąpiło też składanie tutaj na dole plakatu archiwizacyjne widać prawdopodobnie, że plakat był gdzieś eksponowany tutaj po tych śladach widać, że był to klej, ale właśnie dzięki temu, że został zabezpieczony taśmą, to plakatowi nic się nie stało piękny egzemplarz wyjątkowo, ekstremalnie rzadkiego polskiego poszukiwanego plakatu.